a potem wrócimy, będziemy głosować dopiero w normalnym trybie. Kolejna uchwała jest uchwała w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. Nie jest tajemnicą dla sądy, tylko planuje większe zmiany w komunikacji miejskiej. Zmiany te przesłane Państwu na maila. W związku z tym tutaj materiał nie jest dołączony świadomie. I teraz tak, Babko, tobie i co mówi? Mamy. I tak, jeśli chodzi o nasze propozycje do tych zmian, to mamy tak naprawdę trzy bardzo konkretne, wstępnie przedyskutowane skice. Pierwsza dotyczy autobusu 154, bo Chlonik Biały Zachód to jest miejsce, w którym mieszkańcy na pewno nie będą zadowoleni w pierwszym odczuciu co do zmian komunikacji, bo w propozycji skitu jest likwidacja linii 114 oraz skrócenie linii 154. Przy czym linia 114 będzie tak jakby uzupełniona wydłużeniem linii 154 do skrzyżowania Sierna Mackiewicza, a 154 będzie skrócony do Kleparza w wersji z Kitu. Co 15 minut ma w niej jeździć. Wydaje mi się, że autobus 154 lepiej by się sprawdził, gdyby jeździł co 10 minut na pętle Krowocza-Górka, bo tam są dużo większe zdolności przesiadkowe dla mieszkańców. Ja wiem, że kręcisz głową, mistrzy był ruch na pętli Krowocza-Górka. Nie, ja mam inny pomysł. Zaraz będziemy rozmawiać. Natomiast przestrzegam Państwa przed tym, żebyśmy tutaj nie wymyślali litanii propozycji, bo wtedy reakcja odbiorcy będzie taka, że będą już to wpadli i tak nie wiedzą. Jeśli chodzi o kolejną propozycję, to jest linia 18, tak aby jeździła przez ulicę Pawią, a nie przez ulicę Długą. Z prostej przyczyny. Na ulicę Długą można jechać na dworzec PKS, PKP i do galerii, do której przy komuś to podoba, czy nie jeździ bardzo dużo ludzi. Przypuszczanie dwóch tramwaju przez ulicę Długą wydaje się dziwne posunięcie w obliczu jednego na Pawią. Dlatego propozycja, by jeździł na ulicy Pawią. Przepraszam, bo byłem zbudowany, że to są nowe dostępne tramwaje, bo nie jeżdżą tak naprawdę. Oraz trzecia propozycja to jest dodanie jednego przystanku do linii 537 przy Uniwersytecie Jagiellońskim, co wiąże się z tym, że znajduje się tam szkoła rejonowa dla głuchych nadzorów, skąd jeździ ten autobus. Także to są propozycje, jeśli tym są motywowane, Państwo się zastanówcie, a teraz wrócimy do uchwały z aptekami. Ja Państwu przedstawię, bo niestety nie mamy sterowanego egzemplarza. Uchwala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnie obowiązujący na terenie miasta Krakowa od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Dni robocze od poniedziałku do piątku dla aptek, jednozmianowych godziny 9 do 16, dwuzmianowych 8 do 20. W sobotę dla aptek jednozmianowych godziny od 8 do 14, dla dwuzmianowych od 8 do 14 w każdą sobotę. Natomiast jednozmianowe co drugą sobotę. W dniach zwyczajowo przedświętnych wigilia Sylwester Wielka Sobota dla aptek jedno i dwuzmianowych godziny od 8 do 14. Punkt drugi. Ustala się następujący wykaz aptek ogólnodostępnych pracujących w systemie całodobowym w pełnym zakresie usług farmaceutycznych obowiązujących na terenie miasta Krakowa od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Punkt pierwszy. Apteka pod opatrznością ulica Karmińska 23. Punkt drugi. Apteka Gala ulica Kronikarza Gala 26. Punkt trzeci. Apteka Dbam o zdrowie Karpalińska 94. Punkt czwarty. Dbam o zdrowie osiedle Centrum A blok 4. Punkt piąty. Uczciwa apteka ulica Wadowicka 6. Punkt szósty. Apteka Benawita ulica Polska 1. Tak brzmi propozycja, którą opiniujemy. My dalej, zgodnie z tym, co przeczytałem, proponujemy pozytywną opinię.
wykazywanych aptek, znaczy, czy policzowany jest pod no, wiadomo, że chciałoby się, żeby apteka była pod każdym nosem, bo jest puste, ale to nie są apteki zwykłego pełną usługi farmaceutyczne, z którymi mówimy też, że robią maści, syropu na zamówienie itd. itd. Zgodnie ze spektrum lekarza. Czyli taki aptek w ogóle w Krakowie jest dużo mniej. Nie mówimy o tych aptekach, które działają nawet w święta, jeśli czują taką potrzebę komercyjną, które są dla mieszkańców jakby przyjęte w linii pracy, żeby były obowiązkowe zależne od tego, jak funkcjonują komercyjne. Rozkład tych aptek jest zbliżony do tego, co robią. Najbliższa dla nas apteka tak naprawdę to jest na Kronikarza Gala oraz na Karmeński. Także tutaj ewentualnie jakiś dojazd z dzielnicy do tysiąc miejsc może nie jest idealny i optymalny, ale da się tam dojechać. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Jeśli nie, to nie widzę. W związku z tym pytanie, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Asia, się na liście. Dobrze, przechodzimy do punktu B. Te ciastka proszę położyć w jednym miejscu, który wisiał, czy weźmie w posesję. W sprawie zmian w komunikacji miejskiej. Temat pokrótce przedstawiłem. Chętnie wysłucham wszystkich głosów i możemy na tym oczywiście poznać. Proszę. To znaczy, nie wiem dlaczego, nawet linia 154 ma być usunięta z ulicy Wybickiego, która to jest ulicą dosyć długą i właśnie dokładnie na tej ulicy wsiadają dzieci ze szkoły 20. Nie ma być usunięta, muszę ci przerwać, bo będziesz mówić bez sensu. Ale ja powiem o trasie. 154 jeździło ulicą Wybickiego w kierunku ulicy Łokietka, przewożąc dość dużą grupę dzieci z tej ulicy do Łokietka, do szkoły 21. Tak będzie jeździć. No, to, że jedzie na Kołodrze Górę, to nie znaczy, że nie może przejechać przez Wybickiego. Skręci po urzędu skarbowego i pojedzie po na pętlę. Bo jeśli będzie propozycja skrócenia, to możemy oczywiście to dopisać, żeby to było czytelne. Ale no, bo jest nie uzgodniona trasa, taka sama, jakby jechał do Kleparza, tylko nie staje na Kleparzu, tylko na górce, Krowoczy Górce. Czyli jedziemy Wyki, Łokietka, Wybickiego, Krowodza Górka. Nie, to nie jest to samo. Ale to nie jest to samo. Ale poza tym większość jak nie jest to samo? Przyjeżdża przez całą autobusem 154 zależy na tym, żeby dojechać właśnie do Kleparza. Także są dwa wystarczające powody, ażeby no niewiele nie zmieniać tej. Owszem, natomiast na Kleparzu mieszkańcy będą mieli dużo gorszą przesiadkę, tam znikają wszystkie. Ale większość ludzi dociera tam na ten Klepasz właśnie po to, żeby albo starszy, prawda, żeby zrobić zakupy, bo ja mam na myśli tu osoby starsze, które nieraz, ponieważ Państwo nie korzystacie z komunikacji miejskiej, ja to robię kilka razy dziennie. I słyszę opinie mieszkańców już po zredukowaniu tych autobusów, mieszkańców Pękowic na przykład, Zielonek, że no bardzo im życie utrudniono. I teraz zostaje zlikwidowany autobus 154, jedyny łącznik bezpośredni i właśnie z tą częścią Krakowa. To niedobrze. Gmina Zielonki utrudnia gminie Kraków niejedno, więc myślę, że już... A to mnie nie interesuje, natomiast słyszałam opinię, w związku z tym przekazuję to. Znaczy tak. I autobus 114 i autobus 154 jeździł przez... okres 19. Całe życie, odkąd chyba istnieje linia 154, był to autobus, tak jak mówiła pani Ela, który wiózł ludzi na Kleparz. A to, że my zrobimy ulicą Wybickiego i będzie zakręcał przy Urzędzie Skarbowym, jest to śmieszne, bo
jeździ naokoło, nie ma docelowego miejsca głównego, takiego, jaki powinien być. Co ja mam teraz na przykład odpowiedzieć mieszkańcom, którzy zadają mi wielokrotnie pytanie, odkąd zaczęła się właśnie ta cała rewolucja z komunikacją. W jaki sposób oni mają dojechać na przykład do Kleparza? Muszą dojechać do Pętli. Mówię tutaj o ludziach, którzy nie poruszają się samochodami lub są w starszym wieku. Starsze osoby przede wszystkim. Tam jest tak, osiedle, które łapie dwa domy pogodnej jesieni, obok są zakonnice, jest cmentarz, gdzie ludzie dojeżdżali z Kleparza właśnie na cmentarz. Jak ja mam teraz obronić taką postawę, która właśnie kieruje cały ruch na tramwaj, czyli na Krowogrze Górkę i w stronę jednak Galerii Krakowskiej, omijając część tak naprawdę starego Krakowa, która była no dawniej punktem kulminacyjnym i dla niektórych dalej jest. Nie galeria, jednak inny teren ulicy Pamięci. Dobrze, to już zaraz oddam pani przy sobie głos. No już to widzę. Tak naprawdę jeśli chodzi o miasto 54, to jeśli państwo uważają, szczególnie radni z okręgu, którym jest idealnie tak naprawdę, czyli pani Ryba, pani Buszka, czy pani Mustra, to mówię oczywiście. Tak. No, oczywiście możemy nie wnioskować o skierowanie tej linii rzekowo-brzydziki i pozostanie zgodnie z propozycją Zikity do Kleparza. Przy czym trzeba powiedzieć sobie uwierzę. Do Kleparza na pewno będzie jeździł nieco 10 lat 15 minut. Po pierwsze Wyszkowski. Musicie Państwo mieć tę świadomość. Czyli mieszkańcy, jak im zniknie 114, mimo że to 114 realnie na tym odcinku od Mackiewicza to rzeczywiście jeździły pojedyncze osoby, w przeciwieństwie 154, to jest częściej uczęszczone, to tak jak w jakiś sposób mieszkańcy zobaczą na rozkładzie, że mają mniej autobusów. Ale teraz też nie jeździ częściej. Nie jeździ nawet rzadki, chyba co pani on bardzo rzadko jeździ. Się. Jeżeli damy do Kleparza to 15 minut, to już będzie. Nie, znaczy oczywiście to będzie częściej autobus 154. To nie jest tak, że na przykład państwo, bo jeśli chcecie, żeby to było do Kleparza, to po prostu nie będziemy, wygryzimy ten punkt i zostawimy, żeby jeździł do Kleparza zgodnie z propozycją. Przepraszam, że jeszcze przerwę, bo na przykład 164 w pierwszej części jeździ przez Kleparz, on skręca w aleję, ale jednak zatrzymuje się pod drzewem. A z tej strony z zachodu nie mamy żadnego połączenia, żeby się na Kleparz. Tak, znaczy powiem tak, zaraz poddam głosowanie wskreślenie tej propozycji, zgodnie z Państwa propozycją, natomiast to było podyktowane prostą sprawą. Jadąc co 10 minut daje możliwość taką, że się przychodzi na przystanek się nie czeka za bardzo na ten autobus. Jedzie się od razu dalej. Oczywiście propozycja jest tylko dojebolnie, bo to umożliwia zwiększenie częstotliwości, ale też daje możliwość bardzo bogatej przesiadki na tramwaje, które są bardzo szybkie połączenia. No ale to już wydatek. Ale nie przerywajcie, nie przerywajcie. Takie same kontrowersje były w 1997. Sami walczyliśmy o to, żeby jeździła do Kleparza. Skicie upadł, skicie do Krowoczy Górki. Okazuje się, mieszkańcy Górki Narodowej są dużo bardziej zadowoleni ze 137 w obecnym kształcie niż tym, który był przedtem. Tak jak mówię, obecna propozycja Zikitu jest również do Kleparza. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mają to, że za kilka lat to nie skrócą jeszcze bardziej, bo taka jest tendencja po prostu. Taka jest idea remaszutyzacji, to jest taki remaszutyzacji, by ten autobus jeździł i tak do Krowoczy Górki. Ona jest niemożliwa, bo nie ma środki. Jednak jeśli Państwo powiecie, że chcecie, żeby autobus jeździł do Kleparza, to my to wkreślimy. Przy czym proszę się naprawdę na to zastanowić. Bo do Kleparza, jeśli ktoś będzie potrzebował, trudno powiedzieć, jak dużo ludzi jedzie do tego Kleparza, jak dużo przesiada się na Kleparzu. Większość ludzi w 154, ja bardzo często jeżdżę osobiście. I większość ludzi właśnie wysiada na Kleparzu. Parę osób jeździ do dworca, natomiast nikt nie wysiada, z reguły wsiadają przy właśnie Zgorzyckiego. Zgadza się, przy trzeba tylko pamiętać o tym, że my nie wiemy jednej rzeczy i nikt z nas nie odpowie na to pytanie na chwilę obecną. Ile osób wysiadających na Kleparzu wysiada, ponieważ chce coś załatwić w okolicy Kleparza, a ile wysiada, bo jest tam dla niego najdogodniejsza przesiadka? No i jeśli tych osób, co się przesiadają, będzie więcej, to powstaje drugie pytanie. Czy lepiej będzie mi się przesiąść na Kleparzu, czy na Krowoczy Górce? My też nie znamy odpowiedzi na to pytanie, na pewno nie znamy. Ale mają możliwość wybrania innego środka komunikacji, który jedzie bezpośrednio na Krowoczy Górkę już teraz.
bo na przykład bardzo blisko ze 154 tak, to się przejść. Rzeczywiście, bo na wszystkich 207, 237, 227, 257, które tak naprawdę jeżdżą po drugiej stronie ulicy. Więc jeżeli ktoś chce bezpośrednio jechać na Krową Rzeźnikę, może wsiąść właśnie w te cztery autobusy, które jadą z Zielonek, Trojanowic, z Brzozówki i jeszcze z Skądinąd. Chciałbym jeszcze wziąć pod uwagę jedną rzecz, że praktycznie rzecz biorąc, żeby dostać się na przykład w rejon Lasku Morskiego czy Lotniska, to my musimy do kleparza wyjeżdżać. Ten wyjazd do kleparza, gdy nie ma podróżnego przesiadka przy Herwedzie 392, rozwiązuje ten problem. Natomiast tutaj mamy już trzeci środek komunikacji. Jeżeli ktoś jedzie z dziećmi, na przykład do Lasku Morskiego, starsza osoba ciężko się jedzie. Starsza osoba to trzy razy i to musi przejść przez skrzyżowanie, przy którym na przykład jeżeli sprawuje wysiądzie, żeby przyjść pod Herwego, musi przejść przez szerokie skrzyżowanie i tam nawet zdrowemu człowiekowi jest trudno przejść przy jednych światłach. Czyli praktycznie rzecz biorąc to utrudnia jazdę, więc ale pamiętajmy, że nawet na trasie Szpital Wojskowy są dwa kleparze, to jest taka rola nowej instalacji. Nie trzeba przekonywać do końca kleparza, w żadnym wypadku. Ja po prostu pomyślałem też jako mieszkaniec, który miałby skorzystać z opcji i osobiście miał się poruszać, bo sobie trochę na Krową Rzeźnikę. Oczywiście mogę myśleć tak jak mniejszy w tym wypadku. Nie ma problemu. Okej, ale na przykład pan poprzednio powiedział, że będzie puszczony załóżmy jeden tramwaj tylko przez Długą, no bo żeby odciążyć, tak? Czyli jeden tramwaj przez Długą teoretycznie będzie się zatrzymywał na nowym kleparzu na czasach albo tramwajowym, tak? I teraz będzie tylko i wyłącznie trzeba jechać, jeżeli byśmy dali 154 do Krowodrzy Górki, tak? Trzeba będzie jechać do Krowodrzy jakimś autobusem załóżmy 154 i potem przeciąć się na jakiś tramwaj, który będzie jeden i co godzimy, prawda? Okej, dobrze. Ludzie na pewno zgłoszę do przegłosowania poprawkę odnośnie 154 i ją poprę na pewno, bo nie mam się nim. Proszę, bo chodzi o to, żeby wypracować coś, co będzie najoptymalniejszym rozwiązaniem, a nie najgorszym. Możemy zresztą w przyszłości przeprowadzić spotkanie, myślę, że nie będziemy wszystkiego, że jeśli przeprowadzimy je po dwóch miesiącach funkcjonowania nowego, czy tam w nowym roku i wyjdzie, że mieszkańcy są zadowoleni, to wiemy, co to robić, ale jeśli wiedzą, że coś nie pasuje, to możemy się zaproponować im zmiany, myślę, że zaczynają się stanie. To jest zmiana, akurat która nie jest skorelowana z innymi, więc to nie jest taki duży problem. Dobrze, jeśli chodzi o linię 154, myślę, że ten temat w jakimś stopniu się wyczerpuje i tutaj na pewno zgłoszę poprawkę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o innych kwestiach, żebyśmy mogli zgłosić jedną poprawkę, żebyśmy nie głosowali. Jedną rzecz tylko dodam, to tak jak wysyłałem, mam nadzieję, że dotarła ta rozkład autobusów i tramwali. To jeśli chodzi o tramwaj, który jeździłby przed Długą, to on jeździ z dworca towarowego. Trzeba o tym pamiętać. Jedyny, który według tu powinien jeździć, to jest 18 przez Długą z Krowodrzy Górki. No więc to są trzy. Nie, rozumiem. No to... Nie. 18 i 19. Przy czym 19 startuje z dworca towarowego. Czyli z samej Krowodrzy Górki jest jeden tramwaj. Na Długą 18. Ale tutaj jest nasza propozycja, aby... Proszę o ciszę. Aby ten autobus, tramwaj jeździł przez Pawią, ze względu na to, że tam jest dużo większe natężenie wsiadających osób, no, to nawet gołym okiem widać, to już jest bezsprzeczne. Pan Mieczysław i pan Ireneusz, pan Mariusz. Tak, Mariusz jest wcześniej, pan Ireneusz. Panie Ireneuszu, pan Mieczysław, pan Mariusz, a pan Ireneusz. Pozwolicie mi rozmawiać, czy nie? Proszę. Więc ja mam odnośnie 172. Jest taka po prostu gadka wśród ludzi, że jeździ za rzadko w tej chwili, bo jeździ tylko 3 razy na godzinę. 172. Wprawdzie puścili autobus 572, ale on staje na co trzecim przystanku. Pan to jest bez sensu. Ale będą dodatkowe przystanki dla tej linii na Mackiewicz. Między przystankami. Na Azorach nie wiem, jak się mogą ludzie. No nie, no. Ludzie nie mają jak się naruszać. O, naruszaj, pojedziemy czym pojedziemy. Także, że po prostu sugeruję, żeby ewentualnie zwiększyć
zwiększyć częstotliwość w tym okresie, jak jest tak po prostu godziny szczytu, tak są, żeby zwiększyć częstotliwość. 172. Ewentualnie 572, żeby się zatrzymywało. No to niby jest pospieszny. Zmiany w komunikacji, jak Państwu przysłałem, to Pan Dyrektor Sapon przyszedł po prostu naszej dzielnicy i akurat na zarządzie nam je przedstawił. Jeśli chodzi o ten temat, ta zmiana została dokonana wcześniej już, tak naprawdę nie od 15, ona już funkcjonuje. Stąd pewnie te uwagi, one też docierają do skitu. Na pewno jest planowany dodatkowy przystanek tego autobusu 537 pod Ikeą, na pewno. Darek jeszcze mówi o kolejnym na Mackiewicza. Tak, tylko że jeśli on stanie wszędzie, to przestanie być miał 537. Więc a idea tego, a ten autobus ma taką ideę, że po prostu on przejeżdża przez te wszystkie estakady górą, a nie dałem mi tu dużo czasu oszczędzić. Myślę, że sprawa komunikacji, najlepiej sprawdziła się metoda jedzenia małą rzeczką i dzięki temu dużo więcej zjedliśmy niż na dzielnicy, mówiąc wprost. Dlatego poczekałbym, jeśli chodzi o tą linię, na te zmiany, które prowadzi Ziki. Jeśli one nie będą wystarczające, to po prostu zawnioskujemy o kolejne. Dobra. Także tak to widzę. Oczywiście Bartko, nie obawiaj się, sama dobrze wiesz, mieszkam na Zorach, chciałbym, żebyś się tam zawsze zwał, ale no, trzeba na to też popatrzeć tak całościowo. Następny na liście z Marii Romerego, Pan Romeo. To nie 18. Ja nie byłem na tym zarządzie, więc mam to piękne zdanie, bo uważam, że powinniśmy zostawić chociaż jeździć ten numer, który przez długo jeździ. To będzie 19. No ale on będzie jeździł z podwórca. Zgadza się, przy czym... Tak. No przy czym trzeba sobie powiedzieć, że tramwaj jest z Chlopoczy Górki na dworzec towarowy, będą jeździły częściej praktycznie niż co 5 minut. Więc jeśli ktoś naprawdę będzie nie w stanie przejść z dworca towarowego na Klepasz, gdzie odległość nie jest duża, ale rozumiem, że takie osoby są, co jest normalne, to na pewno będą mogły łatwo się przesiąść na tramwaj 19. I nawet jeśli by tramwaj jeździł od nas z Górki, to tak naprawdę różnicy wielkiej tutaj nie było. A oczywiście można się starać o przedłużenie linii albo o puszczenie, ale trzeba pamiętać po pierwsze o tym, że na długiej nie ma żadnego pasa dla tramwaju. On tam będzie po prostu cyklicznie wrzącić w korkę. To po pierwsze. Po drugie, na pawią jeździ tylko trójka, a tam znacznie częściej ludzie jeżdżą. No, po prostu do gołej jeździe może zobaczyć. Ale tam ludzi. Na pani jedzie jeden, tam trzy. Nie wiem, ale jeszcze ze swoich obserwacji wiem, że tam mieszkuje jakiś za długo. Ale teraz jak będzie skromorysza, będzie dwa bilety skasować, aby przejechać jednym tramwajem do dworca i jednym tramwajem do... Proszę Państwa, jeśli chodzi o temat biletu, to ja bym chciał wszystkich radnych uczulić o jedną rzecz. Zdrowy rozsądek. To znaczy, jeśli ktoś korzysta z komunikacji miejskiej, to 90% ma bilet miesięczny. Ten bilet praktycznie nie drożeje od dłuższego czasu. Mało tego, w najbliższej podwyższej cenie biletu, która będzie, ma potanieć bilet miesięczny. Bilety jednorazowe są po to, żeby turyści płacili jak najwięcej, zostawało w kasie miasta. Więc proszę Was, raczej odwróćcie to rozumowanie, bo jeśli ktoś korzysta z MPK raz na tydzień, to dla niego 20 czy 30 groszy dołożyć do biletu nie będzie dużo. Już nie mówiąc o tym, że jadąc z Górki Narodowej na długą, nawet jeśli by czekał 15 minut, to dojedzie w pół godziny, a na to wystarcza jedno przejazdowy bilet. Proszę o tym pamiętać. Bo jedno przejazdowy bilet można też jeździć przez pół godziny. Więc to nie są argumenty akurat trafne. Ale to ma być karta na dwie linie. Nie, po tej samej trasie. Nie po tej samej trasie. Jak po tej samej trasie? Jeden jedzie do... Jest
Dokładnie, no jak? Tamten skręci w lewo, a ten pojedzie w prawo, więc jak po tej samej linii? Nie ma po tej samej linii. Dobrze, są na dwie linie. Zgadza się, w odosobnionych mniejszych przypadkach, jeśli ktoś będzie korzystał z jednej linii, akurat zmiany w komunikacji. Ktoś sobie pracuje na Basztowej, potrzebuje pojechać, mieszka na naszym osiedlu, potrzebuje pojechać na Basztową. To musi kupić kartę na idzie na Pawią, bo ma dużo bliżej. A 18 ludzi przez Basztową. Załóżmy na długiej pracuje, o. No to i kupuje bilet miesięczny na, załóżmy, tramwaj, który jedzie do dworca towarowego i na tą 19, która pojedzie przez długą. I zapłaci? Czyli podwójnie zapłaci 90 zł miesięcznie. Nie, 90 zł ma 67, bo ja mam 94 zł i wszystkimi autobusami i tramwajami jeszcze po swojej kwestii. Proszę Państwa, normalny na jedno kosztuje 45, na dwie linie 67, na wszystkie 90. 94. Dokładnie. Chciałem zauważyć, że coś, co dobrze funkcjonuje. Po komunikacji niskiej sprawy są osoby, które w ogóle z nimi korzystają. Dziękuję. No właśnie, bardzo dziękuję. Mariusz, o czym mówiłeś? O sobie. Nie, ja korzystam, bo korzystam z komunikacji. Mogę... Przedawam się na wstęp. Proszę Państwa, myśmy tutaj słyszeli przy sytuacji, w której zapowiadano tą całą reformę remarszutyzacji o tym, żeby tworzyć właśnie tego typu połączenia. Praktycznie rzecz biorąc, nasza część miasta nie ma jednego połączenia z centrum ani ze Śródmieściem, czy powiedzmy z Podwórzem, takim bezpośrednim. A 152 jedzie przez całe miasto, przez Długą, Basztową, przez Basztową, Lubicz, jedzie z Huty do Olszanicy. Pytanie, dlaczego ta linia nie jest do ruszenia? Problem jest taki, że ta linia 152 idealnie pasuje pracownikom z Ikiczu. W związku z tym nie została ruszona, bo oni to wiezie do miasta. Szanowni Państwo, no proszę rozsądek. Kolejny najście z padami. Taką uwagę odnośnie tej linii 154, skoro jest to, co było powiedziane, skoro jest taka wola mieszkańców, no to lepiej ją zostawić, zwłaszcza, że nie będzie żadnego tramwaju, skoro włączy przez Długą. I skoro się zwalnia właśnie miejsce w uwagach, to ja bym chciał poruszyć kwestię, którą wcześniej poruszyła nieobecna tutaj pani Grażyna Zamowska, odnośnie właśnie osób z mojego osiedla, z ulicy Kolnickiej. I jest tam linia 164 i 132, która w obecnym kształcie jeździ tylko w godzinach szczytu i zauważa się wyraźny odpływ pasażerów z tej linii. No wiadomo, w takiej postaci no to nikt nie chce tą linią jeździć. I właśnie myślałem o takiej propozycji, jakby tą linię po prostu zrobić całodzienną i ją skrócić, żeby ona nie jechała do Huty, bo do Huty jest 138. A ta linia docelowo prawdopodobnie tak będzie do likwidacji, żeby po prostu puścić ją w jakieś miejsce, gdzie ona by na przykład wygenerowała na tyle duży ruch, no bo Kolnicka sama sobie nie jest w stanie wygenerować na tyle dużego ruchu do Kleparza, żeby linia miała rację bytu, żeby puścić tą linię na przykład na Prądnik Czerwony, na cmentarz. Już jestem jakby po słowie z panem przewodniczącym dzielnicy trzeciej, Rafałem Kisiem. I oni jak najbardziej by tą linią byli zainteresowani. Pan Lechow mnie zapewniał, że na Prądniku Czerwonym byłyby osoby chętne zatomić tam ten autobus, żeby on miał rację bytu. Tak, pan, byłeś posłowie już z dzielnicami nowogórskimi. Szanowni Państwo, musicie mieć bardzo dwie, trzy rzeczy takie, pojęcie komunikacji. Po pierwsze, to jest system naczyń połączonych. Jeśli przestawi jakąkolwiek linię
tak gruntownie, jak skrócenie jej o połowę, to automatycznie sypie się kilka innych połączeń lub ewentualnych potencjalnych przesiadek. To po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że niektóre linie dojeżdżają do tego miejsca nie dlatego, że tak powinny dojeżdżać, aby tam są bardzo potrzebne, tylko że muszą gdzieś zakończyć swój kurs, a są potrzebne tylko i wyłącznie po drugiej stronie swojego kursu. I często tak mówię akurat, że to jest tylko przypadek 132, prawda? Akurat w przypadku linii 132 na odcinku górskim jest w całości pokrywana przez różne inne linie. Jeśli chodzi o nową hutę, no to nie generuje takiego ruchu i wiem właśnie, że prawdopodobnie ma iść w perspektywie dłuższego czasu w rynku pewnej. W tej postaci zapowiedziano to, że miałaby szansę się sprawdzić. Pan Andrzej Kory. Już sam nie wiem, czy mówi coś, czy nie. Nie mówi. Tyle. Tyle upadło informacji, szczerze mówiąc, że coś pożerać. Naprawdę nie wiem, czy wypracujemy jakiś model, czy nie wypracujemy modelu. Ale wydaje mi się, że jeżeli przystępujemy do jakiejś analizy, to powiedzmy mówię rentowności czy zasadności pewnych miejsc, to wydaje mi się, że pewne placówki powinny wypracować jak na, i przedstawić pewne efekty i wyniki w stosunku do analizy tych miejsc. Nie wiem, czy akurat 184 zostało ocenione pod względem rentowności i obłożenia na tej linii. Jeżeli obłożenie, powiedzmy, do kleparza jest i wskazuje, to nie powinniśmy tego dobrze dyskutować. To jest jedna kwestia, bo faktycznie mówię, produktownicka, zdrowa, to jest, powiedzmy, mówię, grupa ludzi, generacyjnie już zaawansowana. Ona potrzebuje kontaktu z kleparzem poprzez szpitale i placówki, czy powiedzmy, poprzez piżarnię, która znajduje się na kleparzu. I tu też powinniśmy w jakimś tam sposób, powiedzmy, uwzględnić, że ludzie potrzebują kontaktu, do bliskiego kontaktu z komunikacją. Z drugiej strony nie wiem, dlaczego Państwo tak bardzo się uparliście i tak bardzo nie lubicie tych roboczy górki. Wszystko to złe, powiedzmy mówię, po co powiedzmy mówię, tramwaje, autobusy idą na krowodżą górkę. Zauważcie, że na krowodży górki ona nie jest tak naprawdę gumy, ta krowodża górka. Z drugiej strony nie robimy żadnej alternatywy w stosunku do zabezpieczenia jakości i obciążenia dla tych ludzi, którzy tam żyją. Ze względu na to, że ona została wyremontowana, to tak naprawdę nie widzimy dna, żeby tam czegoś, powiedzmy mówię, nie żyć. Na chwilę obecną dobrze zauważcie, że ona jest sparaliżowana poprzez, mówię, sam fakt parkowania pojazdów, które utrudniają nawet w samym ruchu komunikacyjnym tych autobusów. Rzucając teraz 154 znowu na krowodżą górkę, potęgujemy go. A jak mówię, przepraszam bardzo, nie jestem ekspertem, tak jak powiedziałem, w zakresie skomplikowanych. Państwa, ja rozumiem, że z czasem wasze zmęczenie będzie rosło i głupie uwagi będą coraz częstsze. Prosiłbym, żeby je wyjmować. Ale puszczam uwagę mojego kolegi Mariusza poza. No, palonista jest. Nie będę używał teraz nazwy historycznej, będę używał tylko, powiedzmy mówię, jako element infrastruktury i komunikacji miejskiej. Tak, powiedzmy mówię, inne. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że powiedzmy mówię, to rozważanie i propozycje, one powinny być poparte poprzez badanie, analizę obciążenia tej linii, przedstawione, powiedzmy mówię, tutaj w formie, mówię, danych dla radnych i teraz możemy się odnosić. Bo teraz tak naprawdę dewagacje, polemizują. Każdy się kieruje subiektywnym interesem w stosunku do wyborców, nie widząc kontekstu całościowego sprawy. I wydaje mi się, że powinniśmy mówić, na pewno nie wypracujemy nic. Ale z drugiej strony też się zgadzam w części, bo niekiedy jest tak, że powiedzmy mówię, uchwalmy coś, a możemy to modernizować. Bo jeżeli tak naprawdę nie uchwalimy, to nie zmodernizujemy. To już mówię akurat. Kieruję się właśnie sugestią kolegi. Ja chciałabym przeczytać, jakie jest uzasadnienie tej zmiany linii 154, bo ja nie rozumiem, oprócz finansowych. To co najważniejsze. Jeśli chodzi o zmianę tą proponowaną przez ZIKI, czy naszą propozycję. Panie Elu, chodzi Pani o propozycję ZIKI tu, czy propozycję naszą do zmian ZIKI? Naszą i propozycję ZIKI. Jeśli chodzi o propozycję ZIKI tu, my wykonali swoje analizy i w wyniku jej przedstawili dokument, który Państwu wszystkim przesłał. I on pokazuje propozycję, w dużej mierze są to propozycje ostateczne, rozwiązań, które wejdą w życie 15 listopada. No przejrzałam to, no, ale wiadomo, że nie jesteśmy w stanie. Nie, no oczywiście. Szczegółowo. Jeśli chodzi o 154, to propozycja nasza, tak jak powiedziałem, jest w pewnym sensie subiektywną.
ze względu na to, że wydaje nam się, że zdecydowanie lepsze miejsce przesiadkowe dla Kołobrzegówcy. Już ustaliliśmy, że państwo mają inne zdanie i tutaj na pewno będę wydawał sporządzą poprawkę. Ale jeżeli już nie wiem, skąd pytanie z 2054. Ale... Jeszcze jedna prośba serdeczna. Czy ktoś się sprawdził, jak wygląda zatłoczenie autobusu 164 w godzinach porannych w rejonie naszego osiedla? To jest chorob, można sprawdzić, co się dzieje. Tłumy studentów, ludzie nie mają możliwości dojazdu do pracy, nie mają możliwości wejścia do autobusu. Ci ludzie mają podróżować jak zwierzęta, nie rozumiem tego. Wystarczy zwiększyć częstotliwość autobusu 164 przez nasze osiedle 164. Tam przez Bratysławską, prawda, To on jest taki zatłoczony, że Mackiewicza nawet od siebie. On idzie na Mackiewicza, bo mieszka mnóstwo studentów i na przystanku Mackiewicza Polska nie można wejść. Dlaczego mamy ich nie szanować i dlaczego nie mają w godnych warunkach podróżować na przykład? Proszę Państwa, tutaj myślę, że odpowiedzią na to, co pani Jana powiedziała, będą inne zmiany, to znaczy jest propozycja autobusu 503, który ma iść zamiast 114, ma jeździć na pewno Biały Wschód, w ten sposób odciąży linię 164, szczególnie na tym początkowym etapie. I dlatego ja w ogóle nie dyskutowałem z propozycjami w tym zakresie, bo wydają się, oczywiście na pierwszy rzut oka dla osoby, które nie jest ekspertem od komunikacji i nie ma wszystkich wyliczeń przed sobą, po prostu rozsądne. I na pewno nie ulega wątpliwości, że sam Zikwit zaproponuje korektę swoich propozycji w jakiś pół roku i przeanalizuje to, co zrobili w praktyce. No bo oni też nie znają odpowiedzi na każde pytanie, no bo nie ma takiej siły, żeby je znać po prostu. No i właśnie przedłużenie 154 jest kolejnym argumentem przy odcinaniu 114 na pełnym wyjazdach. Znaczy nie, to ma być... To bo ona jeździła jednak ulicą Bleszowską, Opolską, w Pachońskiego i na Pachońskiego miała końcowy początkowy przystanek. Okay. Później jeździła ulicą Białopromnicką, Górnickiego, no i tam już osiedle Siewną, Mackiewicza. I teraz, jeżeli to odetniemy 154, nie będzie nic. Po pierwsze, przestrzegam Państwa przed stwierdzeniem, że my odetniemy, bo my nic nie zrobimy w tym zakresie. Natomiast podyktowana jest ta zmiana tym, że na odcinku od Mackiewicza na Prądnik Biały Zachód autobusem przepływowym 114 jeździło kilka osób, dosłownie kilka. I dla tych kilku osób jest wydłużone 154, że jeśli będą nie widziały innej możliwości połączenia komunikacyjnego, a jedynie linią, która właśnie jedzie przez Mackiewicza, to będzie mógł się przesiąść na Prądnik Biały Zachód. Proszę Państwa, jedną rzeczą, jaką bardzo proszę Was, to żebyście sobie uświadomili to, że jak na przykład będziecie w bloku 100-osobowym, to na tych 100 osób będzie, załóżmy, 50 korzystało z komunikacji miejskiej, a jakbyście chcieli ją dopasować dla każdego, to musielibyście puścić busa w każdym kierunku miasta. Jeszcze mam... Pani Hermina pamięta. Ja jeszcze mam takie jedno stwierdzenie, które dokonałam po subiektywnej obserwacji, że od momentu zmian komunikacji w naszej dzielnicy, czyli od tamtego roku, nazwijmy go szkolnego, cały czas miało być dawane coś w zamian, coś w zamian. Zostanie skrócona dana linia, coś dostanie w zamian. Cały czas jest skracana, urywana, zamykana dana linia, a my dalej nie mamy w jakiś sposób normalnie, drożnie poruszać się w różne rejony miasta, które mieliśmy możliwość. To jest taka konkluzja moich wypowiedzi dzisiejszych. Dobrze, tylko chciałem zauważyć, że jeśli coś skracaliśmy, aby dostać coś w zamian, to dostawaliśmy, ale my jesteśmy na tym dzielnicy, a nie swojego tylko osiedla. I w kontekście dzielnicowym jak najbardziej dostawaliśmy. Dostawaliśmy tak, ale jak tam dzieli, ucięta została 115, ucięte zostało 287, autobusy, które jeździły bezpośrednio na dworzec, a wcześniej jeszcze na za rondo Grzegórzeckie, tak? I dostaliśmy za to, najpierw jeździliśmy na Biskupińską nawet. Tak. Dostaliśmy za to tramwaje. Nie, rozwiązanie, jeśli chodzi o skrócenie autobusów z Kowic, powstał nowy autobus, który jeździ przez Górkę Narodową. Nie było kwestia tramwaje. To była kwestia autobusu dla tego osiedla, które w ogóle autobusu nie miało.
i o tym rozmawiamy. Ale nie możemy robić tak, że dajemy jednemu jednej części osiedla w naszej dzielnicy kosztem drugiej części osiedla w naszej Państwa. Po pierwsze, bo zawsze mam wrażenie, mieć takie wrażenie, że Państwo uważają, że wszystkie te zmiany, które ja przygotowałem, jestem winny. Po pierwsze, to jest analiza zmiany proponowane przez ZIK. Po drugie, miasto Kraków się rozrasta, ale nakłady na komunikację wcale nie rosną, a już na pewno nie rosną współmiernie, jeśli nie maleją. I tego konsekwencją jest coraz gorsza oferta komunikacyjna. Osobiście uważam, w naszej dzielnicy, mimo że w niektórych rejonach rzeczywiście funkcjonuje ona gorzej, jest mniejsza oferta i to chodzi o wszystkie starsze osiedla, Jazory, Prądnik Biały, to jednak poziom komunikacji na dzielnicy Prądnik Biały jest, myślę, lepszy niż nie z jednej dzielnicy innej. I myślę, że powinniśmy to doceniać, a niekoniecznie, oczywiście rozumiem rozżalenie każdego, ale pamiętajcie o tym, że to nie my decydujemy o tym, jak zmienić komunikację, to my możemy tylko jakieś drobne rzeczy zaproponować, aby udogodnić to, co nam zaproponowano. No ale my jesteśmy po to, żeby własnego podwórka tak naprawdę pilnować, bo jesteśmy radnymi dzielnicy. No i oczywiście, że tak, zmienujemy. Natomiast w momencie, gdy wszyscy mają cięcie o 10%, nam się udaje wywalczyć, że mamy o 7%, to nie możemy mówić, że mam na 3 rosną. No ale trzeba robić wszystko, żeby tak było właśnie. Oczywiście, tylko prawda jest taka, że rozmawiając z kimś, kto nam coś proponuje, i on o tym decyduje. Jeśli podejmiemy decyzję, przestajemy na przekór jego propozycją totalnie i jeszcze żądamy więcej, proszę Państwa, jak ja bym osobą, z którą rozmawiacie wtedy, to bym wysłuchał i zrobił po swojemu. A jeśli zaproponujemy dawkę zmian, która jest rozsądna i rzeczywiście uzasadniona logicznie, to ona ma szansę powodzenia. No. Ale już jeśli chcesz coś powiedzieć, to proszę podnosić rękę. Proszę. Ta informacja dotycząca 103 utwierdził mnie w tym przekonaniu, które wyraził Andrzej Kolb. Myśmy powinni wiedzieć, na jakiej podstawie zostały pewne propozycje przedstawione. Ponieważ jestem przekonany, że obłożenie linii 114 badano w okresie letnim. Wtedy, kiedy nie było studentów. Teraz mamy, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że te osiedla tak naprawdę są sypialniami, akademikami studentów. Na przykład w moim bloku mieszka chyba 11 mieszkań, to są studenci. Oni pojawili się w październiku i teraz to 14 jest obłożone. Druga sprawa, jeżeli tutaj poruszyła pani Hermina sprawę dojazdu na zakupy ludzi starszych, to przecież ja mieszkam przy placu Jurawskim i widziałem, że z tej części tam zachodu przyjeżdżali na plac Imbrałowski, teraz nie przyjeżdżają. Dlaczego? Dlatego, że od godziny 9 jest godzina autobus 114 jeździ bardzo rzadko, praktycznie rzecz biorąc jeździ co 20 minut, a potem co 40. Wobec tego potrzebujemy tej informacji, co leżało u podstaw podejmowania takich decyzji, a nie innych. Bo oczywiście te przesłanki mogą być bardzo racjonalne, ale sytuacja jest taka, że trudno przyjmować na wiarę, że my i zgadzać się z tym, że my tak na zasadzie nie mamy nic do powiedzenia, bo oni i tak to zrobią po swojemu. No to sytuacja jest bardzo trudna. Ja nie upieram się przy tym, że to 14 osiem. Niemniej chciałbym wiedzieć, kiedy zrobiono te badania, bo to jest tak jak sondażami. Ja mogę zadzwonić do 10 kubli i będę miał 90% poparcia, prawda? Znaczy na to pytanie można łatwo powiedzieć, ZIKIT planując remaszutyzację w konkursie byłem stowarzyszenie, które za kilkaset tysięcy pracowało analizy. One były robione bodajże rok temu, w okresie kilku miesięcy i nie były to miesiące wakacyjne. Jedyne, co musimy wierzyć, to to, że te analizy posłużyły do opracowania tego dokumentu.
Natomiast na pewno... Nie bardzo mi się chce wierzyć. Na pewno można odrzucić stwierdzenie, że były robione wakacje, bo o początkowym kształcie takich zmian już można było się dowiedzieć wakacje. Ja się oparłem, jeżeli chodzi o wakacje, oparłem się na stwierdzenie przewodniczącego, że od Mackiewicza jeździ pusty. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Jeżeli się popatrzy, szczególnie godziny popołudniowe i czas na poranne, wtedy, kiedy studenci wyjeżdżają do miasta i wracają. Bo potem w ciągu dnia on jeździ rzadziej, ale jeździ. Z tym, że no... I mam jeszcze wniosek, zakończmy po prostu. To właśnie, że... Dobrze. Nie będę tak krótko, tylko jako wniosek formalny będziemy musieli głosować. Nie, no, proszę, żeby... Państwa... Do przedłożonego druku składam poprawkę, aby wykreślić linia 154 z kutaną na takich obowiązków z częstotliwością 110 minut. Osoby, które są za, proszę o podniesienie ręki. Skreślenie punktu 154 do punktu. Tak. Do krowodzimy. Dobrze. Asia porusza, tak? 16 za. Proszę Państwa, się przeliczyć się, bo tam by nie było. Znaczy, możecie pójść na cel, bo wszyscy jesteście za, to musimy Was policzyć. Jestem za, nawet przeciw. Ale po 11 się nie liczył Pan Łapę. Jeszcze. Dobra, 17. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z tym, jako że nie ma żadnych innych wniosków czytelnych, do zmian w projekcie uchwały, podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. To jest poprawka. Tak, z poprawką, czyli bez 154 do którego jest. 17 za 0, 4 wstrzymujące. Dziękuję Pani. Jedną uwagę, jaką... Znaczy, tak ogólnie, nie nawet nie do tej uchwały. Ja bym prosił Państwa, abyście patrzyli, zawsze bym szerzej, nawet jeśli patrzycie przez tylko swojego okręgu, to jest uzasadnione, to róbmy to szerzej, bo oczywiście jakim autobusem będzie jeździła grupa iluś tam starszych osób, jakaś grupa iluś młodych i tak dalej, i tak dalej. Ale musimy patrzeć, jak nie robi większość. Bo niestety komunikacji nie da się dostosować dla każdego. To jest pierwsza uwaga. A druga uwaga odnośnie zapełniania się, że trochę więcej ludzi jeździ 114 w godzinach porannych, to odwracając ten temat, to kilkanaście osób, a może nawet więcej niż 114 jeździ rano, nie wsiada do 50 też. No to jest wymiernik tego, jak zaburzmy. Ale dobra, to już jest prywatne moje zdanie. Ja też prywatne zdanie. Moi wyborcy chodzą na Placu Wramowski na piechotę, jeżeli nie jeżdżą 114. Ja po prostu mówię. Projekt uchwały w sprawie listy rangowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania dzielnicy skwerów wraz z małą architekturą, oprócz kurier danowskich planów zabaw.